poziomie rytów, dogmatów i idei, które pozwala nam skonstruować czy to jakąś nową religię, jakieś nowe wyznanie, czy to swoją własną koncepcję religijną. Krótko mówiąc, piękna jesień. Większość za religie synkretyczne zwykle uznaje się religie, które są mieszanką kilku innych religii, czy zawierają elementy z innych religii. Bardzo dużo odłamów, czy nawet cudzysłów sekt chrześcijańskich czy buddyjskich są niczym innym jak właśnie synkretyzmami, czyli one łączą elementy ciekawy program, słucham. Pozytywne ich zdaniem elementy wywodzące się z innych na temat religii, na łono własnej religii, pochodzenia, ażeby ona była nowszą, zasad, bardziej praktyczną i dostosowaną bierzeń do współczesnych czasów formą tej ich praktyki religii. Tylko że tak jak mówię, to jest na poziomie, to są działania podejmowane przez organizację. Odbywając to od organizacji,